Okej, okay, ogólnie rzecz biorąc skończyliśmy na tym, że jeżeli chodzi o główną grupkę, to raczej z tych scenek na razie chyba wszystko już wyciągnęliście. Ewentualnie zaraz do was wrócimy, tylko na moment scena przenosi się na trochę z boku, gdzieś do innej części statku, jak Sani gada z Kevinem. Kurwa, czy Bryl właśnie znowu poszedł? Nie, na chwilę wyciszyłem. Może tak jak impreza się rozkręcała, to Sain cię podeszła. Wiesz co, muszę się o coś ciebie zapytać. Tylko tak patrzy kątem oka na resztę, tylko może prywatnie. Okej. No i idziecie gdzieś Kogoś. właśnie gdzieś w ustronny kąt. I tak przez moment się zastanawia, widzisz na jej twarzy, że próbuje wygominać, jak to powiedzieć. Dobra, nie mam dyplomatycznej sposobu, jak to powiedzieć. Jak się w sumie z tym czujesz, jak cię traktują? W sensie. Aha, czy już się do tego przyzwyczaiłeś? Nie, po prostu się nie, jestem dobra w krojenie ludzi, ale niekoniecznie z psychologii, ale wolałabym wiedzieć zawczasu, jak na przykład ktoś, kto jest gnębiony psychicznie przez resztę współpracowników, jest bliski eksplodowania. I po prostu się zastanawiam, czy to, wiesz, czy ty jesteś, nie jesteś bliski tego. Nie no, jakby coś się miało stać, to dam ci znać, żebyś nie przychodziła na statek w danym dniu. Kurwa. Jesteś w porządku, nie? Co? To trochę ciężko zrobić, kiedy jesteśmy w kosmosie w środku lotu. Ale nie no, ja to mam trochę dystans do tego. Plus to ze swojej strony mogę się pokłócić i tego, więc. Jakoś. Nie potrzebuję ich super akceptacji, żeby sobie poradzić. Dobra, w każdym razie ja, cóż, w sumie nie widziałam, jak działacie na akcji i jeżeli bogowie dadzą, nie będę musiała was obserwować na akcji, bo to oznaczałoby wtedy, że byłabym w polu razem z wami, co byłoby złe. Ale no cóż, jeżeli cię dalej tutaj na tym statku trzymają, to musisz być w czymś dobry, prawda? Właśnie też tego ja się trochę taką misz gry zastanawiam, czy ona może kojarzyć, co ty potrafisz. Czy nie bardzo raczej. Znaczy nie, no Bo przecież nie od samego pamiętam, czy początku się. tak było przyznanie na samym starcie. No tak, ale jest z tą psioniką, a w sensie tym, że też potrafisz, tak powiem, zabijać? W sensie, że byłeś niby zabójcą, czy. Jak, bo. Może ochrona i tak dalej od tej walki. Powtórzę to canilingus. Nie, to lupus, na pewno, zawsze musi być lupus. Wiesz co, tak się zacząłem zastanawiać, bo patrząc po reszcie, Andzia nosi tą wyjebitną lufę ze sobą. Reyna ma swoje drony, ona tak patrzy na ciebie. A ty kojarzy. Raczej wolisz załatwiać blisko sprawy. Po pierwsze blisko, a po drugie jak się nie spodziewają. Aha, czyli I nie masz co? fetyszu wyciągania duszy z oczu swoich przeciwników? Nie mam. A. Nie mam. Co? Jest. Okej. No, już jestem, już. Sorry, nie. Co, skąd ten pomysł w ogóle? No nie
wspomniałem, kiedyś czytałam, jak nudziłam się na tej bazie różne podręczniki, nie zawsze do medycyny. I tam wspominali, że często mordercy korzystający z broni białej, cóż, lubili to robić, ponieważ mogli patrzeć się w oczy swoich ofiar, kiedy uchodziło z nich życie. Wiesz co, nie, to bardziej po prostu, że u mnie nie masz takiego wielkiego znaczenia dystansu, a po drugie... Aha, czy nie jesteś tym rodzajem psychopaty? Nie jestem w ogóle psychopatą. A to mnie ciekawi, jesteś w stanie jakoś, cóż, racjonalnie wyjaśnić swoją ścieżkę życia? To, że w sumie, cóż, chyba kogoś zabijeś w swoim życiu, nie? Po prostu taki los, no. Tak się trafiło. Taki los. I robi takie... jej, te kocie wąsiki tak właśnie chodzą. W górę w dół tak... się właśnie zastanawia. Cóż. Okej. Okay. Głównie się martwiłam o to, że... Może ci w końcu żyłka pierdolnąć i się będziesz próbował, tak powiem, dojdzie do walki wewnątrz załogi. Nie. I nie wiem, może stwierdziłam, że... przez tą świąteczną atmosferę. Świąteczną. I to jest jej charakter świąteczny. No, świętowania odzyskania motoru. Że tak powiem, nie będę robiła to, co wszystkie pozostałe dziewczyny i nie będę po tobie jechała. Dziękuję, doceniam. Ona widziała, jak najpierw dobre 15 minut jechał, Adzia jechała po... Tak, 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 ale to... Kawałek, ale Kainar dostaje cały czas codziennie. To nie jest tak, że ona jest tylko jeden dzień z wami, więc mogę już dostrzec pewien pattern. Okej, no to głównie jest wszystko to, co przynajmniej ja chciałem z Sunny odegrać. Nie wiem, czy ty byś... Chyba, że Kevin jeszcze coś próbuje... odegrać, nie, powiedzieć nie, coś. Nie, na razie nie. Okej, okay. Więc prawdopodobnie tak, Sunny i Kevin wracają na główną... Znaczy Sunny wraca na główną część imprezy, nie wiem czy Kevin? No tak. No i dobra, no i pytanie się jeszcze jakąś jakby... Jak chcecie dalej coś odgrywać na tym właśnie imprezie statkowej, to proszę, jeżeli nie, to czekam chwilę i będę przywijał akcję. Więc na razie oddaję wam znowu piłeczkę. Ja się zastanawiam, że jak Andzia jest bardziej wstawiona, to może próbować tłumaczyć Kitty jeszcze coś w rodzaju, że... Kurde, jak to powiedzieć? Miałyśmy tańczyć i śpiewać karaoke. To swoją drogą, ale gdzieś po drodze może być takie tłumaczenie, że... Kurde, co chcę powiedzieć? Aha, już wiem. Że no bo właśnie ona miała strasznie nudne życie. Znaczy Andzia tam zaczyna tłumaczyć, że miałam strasznie trudne życie. Znaczy może nie trudne, ale nudne i głupie i bez sensu. I zorientowałam się, że wszystko co robię jest jakieś takie nieprowadzące do nikąd. Że wszystko w moim życiu było wcześniej za mnie decydowane. I niby miałam technicznie miałam to, czego chcę, ale tak naprawdę nigdy nikt mnie nie zapytał, czego chcę. Więc jak była okazja, żeby zdobyć granty na badania w terenie, to
zdecydowałam się coś zmienić. Kitty tylko wyciąga żółwika. Dokładnie tak samo. Serio? Też miałaś własny zespół badawczy w akademii? Nie, też nikt nigdy się nie przejmował tym, co chce i mi kazali robić rzeczy, które oni chcą, żebym ja robiła. Wiesz, presja społeczeństwa, del 5, wymagania. Kiwam głową. Wiesz, czasami czuję się, jakbym nadal robiła to, czego ktoś, co ktoś kazał mi robić. Czemu? Z nami możesz robić, co chcesz. Andzia tak patrzy w sumie. I w tym tak, momencie Kitty cię wyciąga na parkiet. Ale ja nie umiem tańczyć. Ja też nie. To świetnie. Nie uważam, żeby to był problem. O! Karobato. To Kitty jest idenem tej imprezy, po kolei każdego obtańcowuje. Ile kolan połamałaś? Rzucamy? No kurde, nie. Bo jak zwykle trafi na Kylera. Tak, a w sumie Andzia jeszcze gdzieś po drodze może mieć też scenę z Kylerem. Na zasadzie... hej... znaczy, to jest takie, że trochę wytrzeźwiała od tego, że ją Kitty ciągała po parkiecie. Więc siada koło Kylera, nalewa sobie samego soku. Pytam się, hej Kyler, wszystko gra? Przepraszam, Kevin. Mam nadzieję, że wybaczysz, jeżeli jeszcze przez jakiś czas się nie... No, będę nieprzyzwyczajona. Zawsze by wolał, jakbyśmy zostali przy starym tym. No tak. Ja wiem, że niby filmiki i tak dalej się wyszły, ale... No tak, nie każdy nie, nie. Właśnie. No i też nie ukrywam, kurde, trochę się przyzwyczaiłem. Czy, uśmiecham się, czyli fajnie jest być znanym w kilku sektorach niebezpiecznym mordercą? Wiesz co, to tak zależy, no często przelatujesz na jakąś inną planetę, od razu masz zaspamowaną skrzynkę, bo ktoś czegoś chce, no to jakoś teściowo załatwić, a to... Pamiętaj o emerytach i rencistach, panie killer! To tak powiem, jest pewna reputacja, którą muszę nadganiać i niekoniecznie się tego trzymam. Nie zawsze. To wyrównuję, no robię co mogę, ale też ma jakieś... Nie, ale chciałbym bardziej zapytać o to, że no ten koleś wyglądał na kogoś ważnego w twoim życiu. A, tak. No i tam... próbował cię zabić. Jak się z tym czujesz? Co, wtedy to było... Teraz już jestem spokojny, no bo... Wtedy na starcie było tak najgorzej, bo to taka największa ironia rosła. No, chyba rozumiem, o czym mówisz. Ale z drugiej strony miło, że ktoś tak za tobą tęskni, że... Ja tęskni, no. Że aż próbuje cię pomścić. To takie urocze, bym powiedział. Andzia się drapie po głowie. W sumie, jak się tak zastanawiam, to po mnie, to mojej śmierci raczej nikt nie chciałby pomścić. Widzisz, to trochę takie... Ej! Spokojnie. Już... Ja to bym dał zniżkę jakby na kogoś, kto cię stuknął. Obiecujesz? Tak. Całe 15%.
Brzmi jak dobry deal. No. Więc na czym jeszcze, na czym to stanęło, że... No bardziej przyjąłem ulgę, no też raczej ciężko brać do się osobiście coś, co jest pod adresem kogoś innego w sumie tak praktycznie. To... Bardziej miałbym wyrzut sumienia, jakbym musiał go załatwić. No. Kiwam głową. Ja po prostu chciałem się upewnić, że dalej wszystko gra. Nie, jest w porządku, chociaż było blisko. Swoją drogą uczciwe ostrzeżenie. Wszystkie trzy widziałyśmy, jak kotka odciąga cię na bok, więc możesz oczekiwać głupich dowcipów od Kitty. Ciągle słyszę jakieś głupie dowcipy. Z waszej strony. Cóż to ona jest? Co to jest spokojnic? Ja staram się rozdzielać dowcipy na wszystkich członków drużyny. No po prostu ona nie zauważyła tego. W sumie dobrze. Dobrze mieć taką osobę z zewnątrz, która zwraca uwagi na jakieś inne rzeczy. Mówię o tej. O Sani, czy jak ona tam. Więc... Tak. Jest, to jest ten chyba. Okej. Pytanie, czy ktoś coś jeszcze? Teraz wpada Kitty i wciąga ich obojga na parkiet. Tak. Śpiewając jakieś karaoke, którego nie umie. I strasznie fałszuje. Ale bardzo się stara. Tańczyć też nie umie. Też się bardzo stara. Tylko nie jedna postać w naszej drużynie nie potrafi tańczyć. Powiem w ten sposób. Andzia zna przynajmniej 3 albo 4 takie bardziej formalne tańce na bale z wyższych sfer, ale na taką imprezę typu Potupawa to nie ma bladego pojęcia, co robi. Na Kitty zna takie typowe skaczesz, machasz rękami, włosami. Tak sobie się zastanawiałem, co bym powiedział, że na przykład dobre pokazanie tańca, jak na przykład komuś by się chciało zaimponować, to by podchodziło pod perform. No. To nie, to ogólnie Andzia pod tym... tak, miała z tego lekcję, nie, nigdy się nie nauczyła. No Boże, pokażę ci na perform, ile kolan połamie. Co się nazywa capoeira? O Boże, Aiden praktykuje capoeirę. Jeżeli chcesz rzucić, to możesz. O Boże, jak bardzo się pokorzę. Oczywiście, że tak. Z czego? Z Dexa? Aha. Okej. Okay. Z doma, kurwa. Z inteligencji. To jest ten rzut, który spoilowałem na ostatniej imprezie. A nie, z charyzmy bardziej by pasowało. Nie? A czy z Dexa to by było gibasz się jak pierdolony Rezus, a charyzma to... Jestem urocza, śpiewam i staram się nadrobić. Dobra, kupię to. Ogólnie okay. Rzecz biorąc, swoją osobowością ukrywa to, że nie wie co robi. Tak. No. O, jest. Tak. Rzucamy ciebie, to było kolano? Próbuję to ukryć i właśnie tak nie za bardzo wychodzi. A, skompromitowałam się przed wszystkimi. Znaczy, to tak
Po chwili się orientuję, że wszyscy leżą na podłodze i płaczą ze śmiechu. Nie przestaję, jeśli tak was to bawi, to robię to dalej. Ale zaraz mi się dowcip przypomniał. Właśnie będę takiej piosenkarki, że tam było bis. Czemu chcecie, żeby... Mandaryna. Tak, żeby jeszcze śpiewać. Jak się nauczysz kurwa śpiewać. Bis, ale ja już nie mam siły. Ile jeszcze chcecie, żebym śpiewała? Aż się nauczysz. Dokładnie. W każdym razie nie wiem jak reszta, natomiast Kitty może mieć trochę obolałe nogi. Ego. I ego na zajutrz. Nie, znaczy to jest stanie w pewnym momencie Andzia ją ściąga z parkietu, mówiąc, że dobra, ale jednak śpiewanie zostawmy profesjonalistom. Ogólnie śpiewa tak ładnie. Uważam, że w tym momencie uważam, że Kitty śpiewa równie ładnie i równie głośno jak Maverick. O Boże! Ale on skacze i macha posami. Żadnych przytyków mam ci. To jest legendarne. Ja od dawna ci już tłumaczę od tego pamiętnego dnia, że ja traktuję placotowe wyjaśnienie śpiewów na święta. Trzeba głośno, niekoniecznie dobrze, żeby złe duchy przeten. Ma to sens. Jep, w sumie coś w tym jest. Ale wiesz co, może do nas próbuje się dołączyć. O! Okej, dobra, rzucaj. Będzie duecik, perform z KDSB. Szkoda tylko, że śpiewa po rosyjsku. To nieważne. Ta, idzie jakaś Katiusza albo... A może perform z kondycji zrobić? Robisz pompki? Nie, robi no ten taniec kazaczoka. Tego. Kazaczoka właśnie. Okej! Okay. Chciałem powiedzieć, że śpiew. Tutaj śpiewa tak długo, aż wam się spodoba. O! Nie jest źle! Zważywszy na to, że akurat jak to robisz, to już jesteś dosyć mocno wstawiona, to nawet możemy zakładać, że ten alkohol nawet pomaga. Słucham? No generalnie bądźmy szczerzy, jakby Reina nie była pijana, to by w życiu nie próbowała zrobić czegoś tak wolnego. Dobra, to jak Reina skończyła, to Andzia krzyczy, okej, to teraz ja mam talent. O, tak! Kitty klaska. A co będziesz robić? Co? Dajcie ci śpiewać. Aha. Ale zdeksa. Rzucasz... O, czekaj, Kajla się dołączy. Co? Nie. No i do czegoś. W sumie mogę. Czy Roll20 znowu umiera? Nie, on chwilę to... mieli? U mnie mielił, no. Uuu! Coraz lepiej. No kurwa. To jednak te niektóre lekcje zapamiętała lepiej niż mogło się wydawać. Tak. Mieli. I dla reszty faktycznie... My jesteśmy równie koślami! Tak, to jest właśnie takie porównanie, jak Andzia sunęła po parkiecie z gracją i ewidentnie reszta widziała, że wie co robi, nawet jeżeli ona sama się mogła tego nie spodziewać. Tak, Kevin... Cóż, jakby to ująć? Troszeczkę zabrakło koordynacji w pewnych momentach. Znaczy, kurde, pozytywnego mu coś powiedzieć. Przynajmniej nikomu nie zrobił zbyt wielkiej krzywdy. Celowo. Ja myślę, że my z Kevinem się złapaliśmy i zaczęliśmy tańczyć, ale było to tak koślawe, że się po prostu przewracaliśmy co chwila, ale mieliśmy tyle zaparcia, że wstawaliśmy i próbowaliśmy dalej.
Ale że to coś nie umiało. Co, no, ja nie potrafię sobie wyobrazić, że a ten... chcieliśmy prowadzić. Cały czas. No co? Nie potrafię sobie wyobrazić, jak może się w tańcu cały czas przewracać, no. No kiedy ty próbujesz ja prowadzić i druga osoba próbuje, szarpiecie się w drugą stronę, puszczacie ręce i oboje lecą na plecy. Nie? Albo jedna strona próbuje jakimś zakręcić, a ten ktoś wpada w tego kogoś. Serio, nigdy się nie wywróciłeś? Nie, nie znałem mi to uczucia. Boże. Ale Kevin to nie ty. Wiem, ręce poplątać, tak jasne, ale... Tak to chyba nie pamiętam. Przewrócić. Także totalnie, no to nie. Pewnie. Lecisz na plecy. Nie, aż tak to nie. Nieważne, Kevin leci na plecy. Dobrze. I kiedy może wylądować, okej. Okay. Reverse anime. Ale gdzie? Kevin ląduje się... na plecach, Kitty ląduje na nim. Ja chciałem, że jak już Kitty i Kyler skończą swoje, to Andzia chce jeszcze Sani wyciągnąć na scenę. Tak, ona na moment wróciła do siebie, ale... A co mi tam? Znaczy bierze szklankę trunków, wypija jednym haustem. To ja wracam z Sani i się pytam, co przegapiłam? Czy w tym momencie Kitty leży na Kajlarze? Tak. Ja tak siadam, on to robi specjalnie, mówię wam. Siadasz mu na klacie właśnie? Znaczy, no gdzieś tam, no. No. W tym momencie słychać cyk jakby na zdjęciu cyk. Sani robi taki cichy gwizd. Jak cieszę, że to jego wina. Ej, to ty... Ale nie zbieram się specjalnie. Ej, to ty pomyliłeś kroki. Wcale nie pociągnąłeś mnie, a powinieneś pójść wtedy w prawo. Nie, chyba albo w moje prawo. Poszedłem w prawo. Ale nie to, które powinieneś. Moje prawo, a ty poszłeś swoje. Dobra, jeszcze raz, w końcu to ogarniemy. Tak. Tak, to Sani jeszcze tylko tak mówi... Tak no trochę, dlatego trochę... ona przeprowadziła Sani, tak? Trochę do Andzi, ale resztę też może usłyszeć. Tak, dobra, zobaczmy, czy te modyfikacje, których moi przodkowie dokonali, do nich też się wliczają kocie ruchy. Okej, okay, puściłem makro, mieli się na razie, więc... Dobra. Zaraz zobaczymy, ile wyskoczy. No. Kurde. W sumie technicznie, jeżeli Kitty ją by zachęcała, to miałby plus jeden do rzutu. Okej, okay. Nie jest źle. Znaczy widać, że bardziej to jak się porusza wynika z jej naturalnej gibkości. Czyli hashtag po prostu ma z Dexa. Natomiast sama też nigdy, tam potem może powiedzieć, że nigdy jakby nie uczyła się tańczyć, nie miała żadnych lekcji. W sumie to rzadko co miała okazję. Więc też trochę idzie instynktownie. Ale mogło być gorzej. Okej, okay, to jakiś czas później Andzia odpala petardę. Co? Pod tytułem Kyler. Rozwiążmy tak tą sprawę raz na zawsze. Ja robię sztuczne kółko dookoła was i biję brawo. Się klatkam. Będziesz się bić. Jaką sprawę? Tak! To ile nawzajem sobie z Kitty dogryzamy temat, która z nas na ciebie leci. Co?
powinno zapewniłoby, znaczy inaczej, zaczyna być niepotrzebną stratą cennego czasu. Więc jakkolwiek zakładam, że jesteś profesjonalistą i nie przeprowadzasz związków do pracy, gdybyś musiał, to która z nas czterech? Mieliście się bić! To jest Kaylara. Tak się śmieje, mówi, to też jest rodzaj walki. Psychicznej. Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, zawsze przegrasz. Dobra, jak on spróbuje odpowiedzieć, to Kitty się rzuca na niego. Ale tak totalnie bez ograniczeń, po prostu go przewraca. Czy mogę się tepnąć gdzieś indziej? Znaczy tepnąć się gdzieś indziej w pomieszczeniu, zrobić unik. No, to chyba sporny, nie? Powiedziałbym, że jeżeli chcesz to zrobić wystarczająco szybko, nie. Bo nie, to, że się Kitty na ciebie rzuca, nie odpala ci Terminal Reflection, ale jeżeli chcesz to tepnąć się zanim ten, to Saving Throw na Evasion. Dobrze, ale no bo ja chcę powiedzieć, co mam do powiedzenia, ale... Czeknąłem. Zostajesz sfaulowany. Tak, ale nie zamkniesz mnie. Czy to jest ostateczna odpowiedź na pytanie? Nie. Mówię po kolei, że... Uważam, że to jest bardzo niewłaściwe pytanie. Cicho, Kitty! Nie, no ja też uważam, się że którakolwiek z nas na niego leci. No. Robię taki udawany rzut prosto w kierunku Kaylara. Przecież wszyscy to się... No dobra, ja siadam na ziemi obok. No co tam, Kaylar, no? No dobra. I... Kurde, jak jest ten... Mambo number 5. Jak on wylicza zalety, nie? Tak! Boże, to mówię tu coś o Kitty, tu coś o Rejnie. Mówię, że ta kota, no to... A, ty masz zajebiste łóżkę i tak dalej. No kurde, na jako girl i tak dalej, nie? No ale tak kończę. No ale jednak Andrzej. Też jest psioniczką. You get me. Wzdycham ciężko. Czy to jest moment, w którym wypalasz, czy wolisz tą konkretną rzecz zachować sobie na później, Paul? Znaczy, nie mam powodów, żeby to mówić. A, no jasne. Znaczy, tak z ciekawości się zapytałem. Dobra. Znaczy nie, ale nie, ale ja mówimy, jeśli. Przykro mi, ale kompletnie jestem niezainteresowana. O, Kitty wzdycha z takim, czyli status quo jest zachowany. Nikt tutaj na nikogo nie leci, tak? Znaczy to było czysto hipotetycznie, no zawsze... Kurde. Spokojnie, Kenner, spokojnie. To jeszcze trzy opcje, nie? Więc czysto nie... Znajdziemy ci dziewczynę. Czysto nie hipotetycznie. Nie, nie szukaj mu kolejnej koleżankę. Dziewczyny. Ale nie, bo ja mam dużo pytów, nie? Rzucam się na Kitty. Nie szukaj mu następnej dziewczyny. Czemu następnej? Chyba szaleć. Ale to dobrze. Czyli mam nadzieję, że nikt nie będzie robił głupich rzeczy na tym statku. To była najbardziej naiwna rzecz, jaką Kitty powiedziała tego wieczoru. Znaczy ja się bardziej śmieję z tego, co pisze Bill. Ja robię taką bardziej matczyną minę i mówię: Kitty, wszyscy na tym statku jesteśmy dorośli. I w związku z tym różni ludzie mają różne potrzeby. Tak naprawdę zadałam to pytanie głównie po to, żeby skończyć głupie żarciki i domysły.
Kurde, czy ty nie brał udział w tych żarcikach? W sumie Sani się trochę śmieje, dorośli, czasami się zastanawiam. No to właśnie, to mnie przynajmniej jesteśmy w legalnym wieku, żeby uprawiać seks. Kto jest, to jest. Patrzę ze zdziwieniem na Kitty, co? Ja myślę, że czemu uciekłam. Co? Sani w tym momencie ma takie... Zaraz, kurwa, to ile ty masz lat? Za oknem już kosmiczne FBI. Ze śluzą już pukają. A ja robię tylko taki XD. No o, Reina chociaż słuchała. Jop. No ale na TL5 mogą być inne zasady. Jezu, nie mogę się uprawiać seksu, dopóki nie masz 40 lat. Czyli mówisz, że TL5 to Ameryka? Prawo jazdy od 16 roku życia, ale seks od 21? Dokładnie. Jezu, ale to tak bardzo tłumaczy te niecałe, te chyba paręset milionów mieszkańców. No. Ja i tak klepię Kailara po plecach i że znajdziemy cię dziewczynę. Zobaczmy. Several million. Dlatego. Ej, ale byliśmy razem przecież na clubbingu z Kiem. Może jakaś tam wpadła w oko, to? Kitty tak od razu zaczyna kombinować. Ja się zrobiła tak żal tego Kailara. Znaczy, żeby nie było, to wszystko jest wyrafinowana zemsta Andzi za te dowcipy kilka sesji temu. Jakie dowcipy? No bo Kitty ją męczyła tekstami, że leci na Kailara. Owszem, było. O! I myślisz się na nim za moje hamstwo? Nie, na Kitty. Dlaczego na Kitty? Bo wiem, że to ci... Po pierwsze, widziała cię już dwa razy w nieprzystojnej sytuacji z Kailarem. Po drugie, zobaczyła od razu, jak zareagowałaś, jak... Na moje głupie pytanie. Ale to jest Kitty. No, tak. I może lecieć na każdego. Także wiesz... Tak, żeby rzeczywiście to robiła, wiesz, na kogoś konkretnego. Co spełnię, czy Kitty jest omniseksual? W sensie... Co znaczy? Omni? Omniseksual cię i po prostu... łącznie z kotem. wszystko, co chodzi i nie ucieka na drzewo. O, oglądasz Torchwood? Z agentami czasu? Wygląda seksownie, tak. W spin-offie doktora Hu była taka postać, która była właśnie omniseksualna. Ten pudel wygląda seksownie. To znaczy, kapitan? To było podwójnie zajebiste, bo był... kapitana Jacka. Tak. Wiesz, time agent wylądował w XXI wieku i tak idą ulicą, ona wygląda seksownie. On też wygląda seksownie. On też wygląda seksownie. To pudel. Wiem, no i co? Generalnie najpiękniejszym było w tym, że postać kapitana Jacka to ten. To generalnie był koleś, co leciał i na facetów, i na babki, w sumie z każdym flirtował, nie? Tak, ale nagle jego kumpel. A tu pisze, że to chodzi o człowieka. Dobra, nieważne. O, to jest idealne wytłumaczenie dla Kitty. O, znalazłam. No. Moment. Perfekcyjne. No tak. A to człowiek, a nie pudel. Ale to była postać, która pochodziła z 51. stulecia i rozszerzyli definicję. Aha. Yep. Tak, trochę się zmieniło przez taką ilość czasu. Tak. Znaczy, szczerze powiedziawszy, kto w to dostał, to też pięknie przedstawili tutaj. Nie, właśnie super. Dobra, bo dygresja. No, chciałem się zapytać, czy jakby już, że tak powiem, z tego wyciągnęliśmy wszystko to, co już chcieliście, czy tak. Coś jeszcze? Dwie godziny. Ja pocieszam Kailara, żeby było przykro. Ale
co mnie pocieszasz? Robicie z tego większy biznes niż ja. Ale robicie z tego większą aferę niż ja. To ja się czuję przytłoczony tymi pytaniami, bo wy wymyślacie nie wiadomo co. No jeju. Smutny i odrzucony, spokojnie, rozumiem. Wiesz co, po prostu chcę wiedzieć jedną rzecz, a żeby to wiedzieć, to mi, żebym to wiedział, to będę ci musiał poprosić o rzut, Kevin. Tylko wiesz co, zrobimy to nietypowo. Czekaj, żeby to tutaj pasowało. Rzuć na ataka z charyzmy. Od razu mówię, że jak konsekwencja, jak nie wyjdzie, no to jakby tutaj nie ma nic poważnego. Uh-huh. Tylko potrzebuję tego rzutu, żeby wycenić jedną, a czy ocenić jedną rzecz. A nie chcę tego robić bez rzutu. Na ile mi uwierzy to? Nie. Nie. Nie, nie, ty nie, nic nie zakładaj, tylko rzuć. Rzucam. Pewnie znają życie też będzie mieliło ten. To wszystko. Dobra, postaci akurat. Jedyne, znaczy Kevin, jak jest tak przytoczony, to prawdopodobnie tego nie zauważył, ale tak jak robił to Mambo Number 5, to w sumie Sani miała takie. To powiem tobie jako graczowi, że. Nie powie z miejsca nie, ewentualnie będzie można popracować nad tym. O, czyli mówisz, że. O! Commander Shepard! Czekaj. O Boże, czy to będzie syndrom pielęgniarki? Tak to się nazywa? Nie wiem, syndrom czy to ma. Nie wiem, czy to się nazywa syndrom pielęgniarki, w każdym razie. No, że się opiekowała kimś się w niej. To jest na razie na, że tak powiem, na przyszłość, że tak powiem, in character jeszcze to tak. To jest bardziej informacja dla gracza, jakby chciał coś w tą stronę grać. No nie, no Kevin też mógł zauważyć, że się na przykład uśmiechnęła albo za. Takie bardzo nie. Połowiczne sygnały. Dobra, w każdym razie. Reszta podróży, wiadomo, poza typowymi gadkami w międzyczasie, kolejnym ciężkim porankiem Rejny. A ja próbuję przekonać Andzie, że Kajdar jest super chłopakiem i że może jednak. To, znaczy, jak bardzo próbujesz? No tak, 85% na 100%. O Jezu. To w przypadku Kitty to jest bardzo dużo, więc Andzia w końcu wypala, że nie interesują ją chłopaki. Wiedziałam. Ale zauważ, że możesz mieć z tego korzyści. Jeśli uda ci się go obkręcić wokół palca, to być może chciałby być twoim obiektem eksperymentów. Ha? Wpadłaś na to? Nie. Dlaczego uważasz, że kiedykolwiek zrobiłabym coś tak perfidnego? To się drobna manipulacja? No proszę cię, kochana. Znaczy, ściskam podstawę nosa. Tak, dostrzegam, w jaki sposób mogłaś dojść do wniosków, że wpadłabym na to sama. Ale nie, jeżeli będzie chciał, żebym na nim eksperymentowała, to okej. Okay. Jeżeli nie, to jego głowa jest jego prywatną sprawą. Tak samo jak jego penis. Póki mu nie wytniemy mózgu, tak? Dobrze, że dodałeś mózgu. Ja sobie wyobrażam, że Kajlar tam siedzi obok i on to wszystko słyszy. Tak się to. Na śniadanie, nie? Takie płatki owsianek i kim przekonuje Andzie, że przecież to jest super łapak. Kajlar siedzi w milczeniu z boku. A nie, może się po prostu, że ja wchodzę na tą ostatnią wymianę zdań. Tak. Nie, lepsze by było, jakby słuchała całego przekonywania. A
Fetek jeszcze próbuje z tym wiesz co? Manipulowanie takim konspiracyjnym. My tam mamy jakąś taką bardziej kanapę, więc on po prostu sobie siedział na kanapie tak lekko rozwalony i go nic nie zauważyła w pierwszej chwili. A Andzia doskonale sobie zdaje sprawę, że on tam siedzi. Tak podnoszę się z tej kanapy i mówię do Andzi. Jak coś, to jej o to nie prosiłem. Proszę, wracam do pytania. Jak coś, to wiedziałam, że nie prosiłeś. Jeżeli to jest zadane, kto najprawdopodobniej leży za tą kanapą. Zbudowana. Ja łapię Kajlara. Kajlar, i na ucho. Ale nie dotykaj Rejny. Nie rób tego, proszę, bo będzie krzyczeć. Co? No Rejna, po tym jak ją dotknie, jeszcze się robi nerwowy. Czemu miałbym dotykać? Nie wiem. Ale gdybyś chciał, albo gdyby cię prosiła, to nie. Bo to, no. To później może być niemiło. Nie wiadomo, gdzie ona była. Okej. Okay. Nie wiem, Kitty. Mam wrażenie, że jako kapitan na tym statku powinna się zajmować trochę innymi rzeczami. Czy okej, okay, rozumiem, morale załogi. Czy relacje załogi? Oczywiście, że tak, to jest bardzo ważne. Tak, ale nie musisz od razu nam do łóżek zaglądać, aż tak. Chyba, że do mojego. Wiesz, no to spoko, nie ma problemu, nie? I mrugam. Ale ja mówię, żebyś jej nie dotykał ustrawiająco. O to mi chodziło, ojej! Ale... A ty myślałeś o czymś innym? No przepraszam, z tobą to są tylko te inne tematy. Przepraszam, z tobą to są tylko te inne tematy, no. Hello. Weszła ci po tym naszym imprezowaniu ostatnim, nie? Też nawet mi nie mów, a poza tym to nie jest już pierwszy raz, jak ją ten... No właśnie, wydaje mi się, że coraz gorzej reaguje na to. Nie. Czułem coś takiego? Blaku? Musi być trochę. Nie, to jest charakter Kitty totalnie, wiesz. Tak, Kitty może mieć obecnie takie wrażenie, że Rejna jej nie lubi. Ty raczej nie wydaje mi się? Okej, no to mówię, nie, przesadzasz, nie sądzę. Ale robi się nerwowo, zauważyłeś, jak ostatnio krzyczała i ją dotknąłeś? Aha, a wcześniej nie krzyczała. Więc... Przepraszam, krzyczała? Out of character, pytam. No. Znaczy, ja tylko tyle kojarzę, że Rejna się wkurwiła na to całe... ten cały upgrade i to, ile mogą mieć problemów z tego nie. względu. Jeszcze a co nawet nie upgrade, tylko ten. A, wcześniej to, ale to chyba było dlatego, właśnie o warsztat, a nie dlatego, że była trzeźwa. W sensie to, ale że była trzeźwa prawdopodobnie... Ale tu daje 2 do 2 i wychodzi 30. Jop. Okej, czyli ty, Bryl, nie musisz się przejmować, to po prostu Kitty ma... inaczej to pamięta. Okej, no to ja jej mówię. Przepraszam, to sama Rejna do mnie przychodzi z tą sprawą. Ja się mnie błaga o to. Denerwuję, że sprowadza mnie tylko do tej roli. Bądź twardy, też radę. A propos, za kanapy słychać jakieś dziwne odgłosy i ręka maca po opancju szukając kogoś. Tak, to ja się na moment. Ja się na moment wetnę, że akurat jak był ten tekst bądź twardy, Kajlar, to akurat Sani przechodzi z kubkiem. A czy tak, w jednej ręce trzyma sole trzeźwiące, a w drugiej kubek z jakimś płynem. I właśnie rzuca do Kajlara i znaczy oczywiście reszta też to słyszy, że. Tylko bądź twardy tutaj i znaczy tak wskazuje na. Wiesz. Puka się kciukiem w głowę, a nie tutaj i puka się w miejscu poniżej pasa. I idzie... płakać ze śmiechu. I idzie do Rejny i widzi... O, obudziłaś się. To odstawia sole trzeźwiące. Już,
do pionu wypito. Powoli po prostu wrażenie, że powinienem mieć na statku jakiegoś innego faceta, z którym mógłbym normalnie pogadać, bo z wami się nie da. No mówiłam, okay, że musiałeś tego Kikiego i nie, odesłałeś go gdzieś. Nie, on ma swoje rzeczy do robienia i nie będę mu zabierał życia bardziej. To co, chcesz kolegę? Żeby ci wziąć na statek kolegę? Kiki tak sugestywnie mruga. Nie, nie takiego kolegę. Co ty tylko... Ile ty masz lat, dziewczyno? Dziewczynko! O Boże, nie mogę już. Leżę na tym stole i płaczę. Właśnie, Kitty, bo jestem absolutnie pewna, że wczoraj twierdziłaś, że jesteś nieletnia. Znaczy nie, tak? Nie, że jest nieletnia, że nie może uprawiać seksu. Tego też nie powiedziałam. Ale według prawa to L5 przynajmniej. Czyli możesz uprawiać seks? A kto mi zabroni? Tutaj? Tu dowodni. Ale to jeszcze się zabronią. Dobra, Reina, wychodzimy. Kitty i Kailar mają coś do załatwienia. Reina generalnie ten... trochę na ślepo przylatuje tu swoim sleeperem tutaj i się nim podnosi. No, bardzo fajna zabawka, teraz to pij. I ci podstawia Sani pod usta kubek z niealkoholem. Znaczy to cię nie wytrzeźwi od razu, ale trochę uśnieży ból. Postawa aspiryna. Okay. Ja się teleportuję do Reiny od razu i... O, jak się czujesz? Wszystko dobrze? W ogóle jak się wczoraj świetnie bawiłaś, nawet sobie nie wyobrażasz, jak z Andzią szalałyście na parkiecie. Reina to pije tutaj, po czym powinnam mieć recap na tym kompanii. Ja dzisiaj zwołuję wspólne oglądanie tego. To jest. Za pół godziny. Tak, jest. Ja odpowiada. Po pierwsze, jest za wcześnie na alkohol, po drugie mam raporty do wypełnienia, po trzecie chciałbym zrobić jeden mały eksperyment. Zaczynam się przedrzeźniać? Przecież to będzie pół godziny. Saniak, zanim się zwija z tej sceny, to jeszcze mówi, i to słyszą wszyscy, jeżeli chcą. Im dłużej słucham, to pani kapitan, z całym szacunkiem, ale pasuje do ciebie powiedzenie, że baba bez bolca dostaje pierdolca. Skąd to założenie? I znowu wychodzi, że to moja wina, tak? Ale przecież mówiliśmy o Niku. Stani, uczysz się, jak pośrednio jeździć po Kailarze, doskonale. Wiesz co? To na ten tekst Anci tak... tak. Tak się mroży oczy na moment i tak się uśmiecha trochę wrednie, trochę pewna siebie. Może chce go dla siebie, po czym idzie do ambulatorium. Tak rzuca teasing? Tak, nie na serio? A czy ciężko to stwierdzić? Ja wychodzę w drugą stronę kompletnie nie do ambulatorium. Gdzieś w swoją kajutę? Jak jeszcze jestem w swojej kajucie? Jak jestem w swojej kajucie? Jak to kurwa by wolowało? Czekaj, mogę dokończyć? Bo ja deklaruję tak. Wychodzę, idę do swojej kajuty, która jest w drugą stronę od ambulatorium. Jak jestem w swojej kajucie? To się teleportuje do ambulatorium i udaje, że już tam czekałem na Sani. Tylko przypomnieć, że niektórzy słyszą i wyczuwają teleportację. Dobra, mam to gdzieś. Ty też powinnaś mieć. Tak, absolutnie. Ja siadam tak blisko Andzi. Andzia, będą się ruchać? Możemy to... Reina, masz tam kamerki? O Boże, na pewno ma. Reina ten ciszej spróbuję włamać się do sieci.
Zobacz, czy siedzimy we trzy i patrzymy? Nie. Andzia się podnosi, kręci głową i mówi, mam raporty do wypełnienia i idzie też w przeciwnym kierunku niż ambulatorium. O, patrzę się takim smutnym wzrokiem za tobą i patrzę z nadzieją na Reinę. Swoją drogą, mam nadzieję, że doceniacie, że skacowana Reina pierwszy mi odruchem włamać się do systemu kamer, do którego technicznie powinna mieć dostęp. Tak. Który sama montowała i zabezpieczała, nie? Tak. I prawdopodobnie jako jedyna wie, jak się do niego w pełni podłączyć z sprawami administratora. Nie wiem, czy Lejna taka pod lafik kity na pewno ma dostęp. No. Jako kapitan. Tak, chyba że akurat ktoś na tą jedną kamerkę dostęp zabierze. Gdzieś w systemie. W każdym razie, Sani, jak tylko tam chodzi i widzi, że czekasz, cute. I tam, no, nawet się nie zatrzymuje, żeby konkretnie z tą gadać, tylko, wiesz, kręci się po tym ambulatorium i tak dalej. Znaczy, tak tylko chcę ci upewnić, że może pod... że może nie o to jeszcze wczoraj pytałaś, ale też żadne sprawy, że tak powiem, nieprofesjonalne nie spowodują u mnie chęci mordowania ludzi na statku. Tak, parska. Ktoś ci kiedyś złamał serce? Że jesteś pewny? Nie, chyba. Nie było aż tak. Nie wiem. Nie spotkało mnie to. Jak dotąd to wszystko było polubownie? Nie wiem. A u siebie? Brzmiało, jakbyś miał doświadczenie. Powiedzmy. Ale związki trochę inaczej działają, kiedy słyszysz i swoją drugą połowę, i swoją rodzinę, i jego rodzinę, i tak naprawdę wszystkich innych w jednej sieci. Ja tutaj ją próbuję wypytywać. Tak robiąc porównanie do Mass Effecta, to wybieram jedno konkretne miejsce na kółku dialogowym cały czas. Żeby podbić sobie te notowania. Dobra, poproszę na tok z charyzmy. Bo może się okazać, że nie jesteś tym super dobry i może się okazać, że będziesz trochę drążył za temat za bardzo i się tym bardziej zirytuje. Zwłaszcza, że do tej pory wiesz, że raczej ona za... Znaczy, fakt, że nie próbowaliście jej wypytywać, ale też raczej sprawiała wrażenie, że o swojej przeszłości planecie domowej raczej mówi w krótkich tonach. Znaczy, okej, dobra, tylko jak coś, to ja nie... Dobra. Okej. Ja teraz mówię tak żartem, że konkretnie to robię pod romans, tylko po prostu chcę z nią pogadać, bo jakiś normalny temat rozmowy niż shipowanie, co robi ta. To zależy, do czego dążysz, bo to zrozumiałem, że próbujesz sobie, że tak powiem, pracować mechanicznie nad dalszymi szansami. Dobra, mechanicznie. Bo jeżeli, ale... oczekujesz jakiegoś konkretnego efektu, no to jakiś rzut na to musi być. Dobra, to tak jak mówiłeś, to jest okej. Okay. Okej. Tak, no to tym razem Kevin ma 100% potwierdzenie, że ona nie lubi gadać o przeszłości i o swoim domu. Aczkolwiek prawdopodobnie potwierdza to, że w sumie przez to, że nie jest częścią roju, ale że kiedyś była, to dlatego Anwarif na nią nie działało. Mhm. Okej. Okay. Ale ty się teraz... No, jakoś odcięłaś? Jak?
Czy nadal, czy... Sama do końca nie wiem, jak to działało, aczkolwiek tyle się dowiedziałam, że tacy jak ja na naszej planecie są właśnie nazywani deviantami. Niektórzy chyba są tacy od urodzenia, u niektórych następuje mutacja w trakcie życia. I cóż, jeżeli nie jesteś częścią roju, jesteś outsiderem. A tacy... Cóż, ja nie miałem innej opcji, jak tylko stamtąd uciec. Kręcę go. Czy potrafię? Nie wiem. I na pewno nie chcę tam wracać. Jaki masz kolor? To trochę jest ciężko. Ale na pewno nie ten sniczek w żaden sposób. Czy... Znaczy wybacz, jeśli ten co... Okej. Okay. Nie, nie tęsknię. Oni się odcięli... W sumie, kurwa, można dyskutować, czy ja się odcięłam od nich, czy oni ode mnie. Ważne jest to, że nic mnie już z tamtą planetą nie trzyma. Może tylko, że tam się urodziłam, ale krzyżyk im na drogę, nie chcę się tam pojawiać. Ja mówię, odpowiadam, że w sumie rozumiem. No bo kurde, u mnie z domem też było podobnie. Może trochę bardziej drastycznie i nie tak. Ten, ale sygnał też był jasny. Nie wiem, czy słyszałaś historię. Moja własna siostra nasłała na mnie mordercę. Niech się zastanowi. Jest tylko kilka powodów, które mogą pójść. O władzę, o pieniądze, o wpływy. Tak. Klasyka. Może ja wyglądam inaczej, ale cóż, wszyscy w przeszłości to jest tylko wynik modyfikacji w przeszłości. Ale my jako ludzie, jako gatunek jesteśmy strasznie przewidywalni. No tak. I są pewne rzeczy. W sumie cóż, ja ci powiedziałem, że nie zamierzam wracać na swoją planetę i nic z tym robić. Ty zamierzasz robić coś z tym faktem? Poza tym, że w sumie uciekłeś? A że musiałeś uciec? Wiesz co, w sumie tak. To nie jest tak, że automatycznie mnie tam każdy znienawidził czy coś, tylko po prostu było zagrożenie, musiałem uciec, to mogę wrócić i... znowu zostać przyjęty, pokazać się. Nawet myślę, że teraz, jakbym wrócił i powiedział co i jak, to by mnie przyjęli z otwartymi ramionami, ale pewnie musiałbym się za każdym razem oglądać. Czy nie czeka na mnie zamachowiec, czy coś takiego. Jakbym miał wrócić, to już... Trochę większym, że tak powiem, zapleczem. Bardziej się zastanawiałem, co planowałeś zrobić siostrą. Trzeba zobaczyć jej pięknym za nadobne. Chociaż wiesz, jak to mówią, oko za oko zostawia świat ślepym. Wiesz co, to by w równym stopniu zależało ode mnie, jak i od niej. Ale na razie są pewne rzeczy... Nie no, przepraszam. Straciłem parę lat życia przez to, co zrobiła. I mógłbym stracić życie. Czy nie powinienem... Kurde, chociaż liczyć trochę? Na jakiś rewanż? Czy, nie wiem, że w jakiś sposób to odzyskam? To już... Przepraszam, no, też jeśli miałbym wprowadzić ten, przejąć władzę czy coś takiego, to też, kurde, powinienem wymierzyć sprawiedliwość. A czy sprawiedliwością by nie było? Jakbym wyrównał swoje dawne rachunki? Zemsta i sprawiedliwość to są śliskie tematy. Tak.
Przeszliśmy od totalnie niepoważnych do zbyt poważnych, wybacz. Nie szkodzi. Chyba zaczynam się przyzwyczajać, że lubię z waszą ekipą niespodzianki tak długo, jak te niespodzianki nie kończą się ciężkimi uszkodzeniami ciała. I tak cię lekko szturcha tak playfully w ramię. Ach, nie wiznę. Nie żartuję. Nie w szczepionkę. Też się odszturchuję. Nie no, już myślę, że jak będą ciężkie rany, to w momencie, jak ktoś trafi na twój stół, to już będzie jakoś ustabilizowany. Przynajmniej mam nadzieję. Ale w ogóle... Nie masz ogólnie problemów z tym, że jestem trochę nadmiarowy w stosunku do tego, co ty robisz? To znaczy? No, biopsjonik i tak dalej. Że w sumie mogę tylko przyłożyć ręce i wychodzi to samo. Wychodzi podobnie. Czy to, znaczy, i tak nie będą aż takie dobre efekty jak z twojej strony, ale... Jakbym... Powiesz, biopsynika nie jesteś pierwszym, który ją ma. Po drugie, jakbym była... Jezu, insecure po polsku. Niepewna. Jakbym była niepewna swojej pracy tylko przez ten sam fakt, to bym wybrała inną ścieżkę zawodową. A po trzecie, cóż, jak odpukać tobie ktoś pierdoli tak, że nie będziesz mógł się uleczyć, wykorzystać mocy, to wtedy ja będę, żeby cię poskładać. Oj, boję się, że będziesz miał w tym coraz lepszą wprawę. Redundancy, jak to mówią. Tak. W ogóle, jak coś, to też nie... zostaw tych...